Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. Dzisiaj usłyszycie historię najlepszego supportu na świecie, czyli supportu Patrycji Bereznowskiej, zwyciężczyni zeszłorocznego morderczego Badwater. A też śmieszne jest na przykład, jak czasami rozmawiamy czy z Patrycją, czy z innymi zawodnikami, no to że na przykład mamy wrażenie, że zawodnicy i support są na dwóch różnych biegach. Właśnie, bo jest tak, że my na przykład po jakichś tam biegach tych 24-godzinnych mamy tak naprawdę dużo lepiej znamy ten support niż tych zawodników, bo oni sobie biegają, a my spędzamy czas z tym supportem, gdzie tak naprawdę przebywając w małym namiocie przez 24 godziny można się dosyć dobrze poznać, więc... Ale sytuacja z tego roku z Albi Milena musiała zejść z trasy, bo się przewróciła niefortunnie, więc i tak zostali tam w tym namiocie do rana, żeby pierwszym transportem się zabrać do hotelu. Tak już końcówka tego biegu i Milena mówi tak, wiecie co? Wy macie to tak fajnie, że ja w ogóle rozważę, czy nie serwisować. Tak jej się spodobało. Nie, bo u nas jest bardzo wesoło. Ale też jest kwestia chyba tego, że tam po prostu no jakby to też jest taki sposób nasz na radzenie sobie jakoś z tym zmęczeniem, tym czasem, tak. I z czasem, tak, tak. I z tym znużeniem w pewnym momencie też. Trzeba jakoś cały czas coś, jakąś akcję utrzymywać, bo inaczej to jest średnio. To były Aneta Mikulska i Joanna Świderska. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Dzisiaj nie posłuchamy opowieści sportowców stających na podium, ale osób, które ich wspierają w osiąganiu tych sukcesów. Aneta i Joanna to dwie dziewczyny, które stanowią trzon składu supportu Patrycji Bereznowskiej. Do pełnego zestawu zabrakło nam jedynie Iwony Mikulskiej. Usłyszycie, jak wygląda współpraca z Patrycją od kuchni, jakie historie działy się na Spartathlonie, Badwater, w Albi i Belfaście oraz jak się przygotować do wspierania Waszych bliskich na biegach ultra. Jeżeli ktoś wcześniej nie słuchał odcinka 21 z Patrycją Bereznowską oraz drugiego odcinka z serii Black Hat Ultra Live dotyczącego Badwater, to serdecznie namawiam. Te dwa odcinki plus ten, który usłyszycie zaraz, stanowią kopalnię wiedzy o bieganiu Patrycji, która jest zawodniczką ultraświatowej klasy. Jeżeli podoba Wam się ten podcast, zachęcam do wsparcia go na patronite.pl/blackhatultra. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Zaczynajmy. Cześć. Cześć. Witajcie serdecznie. To dla mnie ogromny zaszczyt powitać w moich skromnych progach. Najlepszy support. Najlepszy support. Że ktoś w ogóle chce z nami rozmawiać. No jak to? No właśnie, właśnie. To jest główny powód naszego spotkania. Bo często jest tak, że ci nasi wspaniali sportowcy biegają, wygrywają, biją rekordy trasy. A to przecież nie sam sportowiec biegnie. Zwłaszcza jak się biegnie bardzo trudne rzeczy, tak jak Badwater na przykład. Albo jak się biega w ogóle szybko, tak jak Patrycja bije rekordy i wygrywa 24-48 godzin. No to są rzeczy, których oni sami nie zrobią. Jakby musi zdać za tym zespół. I akurat na Badwater jest taka fajna tradycja, że tam na końcówkę wbiega support razem. Wszyscy finiszują. My akurat trzymaliśmy polską flagę. Nie wiem jak inni, bo nie mieliśmy okazji zobaczyć, ale... Bo przed nami był tylko jeden zawodnik, który już... I za nami też nie było długo nikogo. No właśnie. I jak się wtedy czułyście? Czułyście się troszeczkę bardziej docenione niż normalnie? Znaczy nie, no zazwyczaj na tych biegach jest tak, że Patrycja zawsze bardzo dba o to, żebyśmy jakby, że tam gdzieś zawsze nas szuka pod koniec i jakby zawsze też podkreśla, że no jesteśmy zwykle takimi pierwszymi osobami, z którymi ona ten swój sukces celebruje. Na Spartathlonie też tak było, że w sumie biegłyśmy razem z nią. Tak, ostatnie metry, ja już czekałam pod pomnikiem z aparatem, prawda, a dziewczyny ostatnie metry już tej alei wiodącej do pomnika biegły właśnie z Patrycją i też z polską flagą, z tym, że tam miałyśmy jeszcze taką przygodę, że to była pożyczona flaga. A to było, tak. Od Sebastiana Białobrzyskiego, bo nam się gdzieś zawieruszyła i w ogóle w tym całym zamieszaniu też zapomnieliśmy o tym, że mamy szampana w bagażniku. Tak, to było. I szampan w bagażniku. Z nami nie było tego problemu. Bo tam jest zakaz generalnie spożywania alkoholu na terenie parku, więc jakby od razu było powiedziane, że szampana być nie może. Okay. Ale z szampanem mógł być też problem. Przed startem, jak już zjechaliśmy na tą depresję, dziewczyny szykowały samochód, już układały sobie rzeczy pod te pierwsze kilometry, prawda? Patrycja pobiegła zważyć się, bo też wszyscy zawodnicy byli ważeni, zobaczyć jak to tam wygląda ten start.
start i na chwilę wróciłyśmy do samochodu, a w samochodzie wielkie zamieszanie. Okazało się, że taki zwykły spryskiwacz do wody był napełniony wodą, już przygotowany i on niestety pod wpływem ciśnienia wybuchł, więc wszystko było mokre w samochodzie, więc ja nie wiem, co by było z szampanem. No też mógłby wybuchnąć fakt. To niesamowite historie. Słuchajcie, opowiemy o tych biegach wszystkich. Ale powiedzcie najpierw, jak się znalazłyście w ogóle w otoczeniu Patrycji i jak trafiłyście do jej teamu? Jak to w ogóle ja osobiście zupełnie nie ze strony biegowej, ponieważ Patrycja od wielu, wielu lat uczy mnie jeździć konno. I tak się poznałyśmy, ja w ogóle poznałam Patrycję jeszcze zanim ona zaczęła biegać, więc tak naprawdę połączyło nas jej dzieciństwo. Później też poznałyśmy Iwonę, siostrę Anety. Rozstałyśmy razem w jednej stajni. W sensie, bo ja, Patrycja i Iwona mamy konie i po prostu wstrzymałyśmy je w jednej stajni i w taki sposób też poznałyśmy Iwonę. Wiemy dużo o koniach w życiu Patrycji, bo opowiadała nam w podcaście. Czy ty wtedy też supportowałaś Patrycję? Tak, bo Patrycja już wtedy startowała, to też tam, no to wiadomo, bo Patrycja tak często o tym powtarza, że ona tak trochę z przypadku zaczęła jeździć rajdy długodystansowe konne. Tak. I tam też niezbędny jest support, więc tak naprawdę zaczęłyśmy ja z Iwoną też jeździć z nią na te zawody i na tych rajdach konnych jest o tyle, że głównie tam się supportuje konia, ponieważ jeździec trochę mniej dba o siebie, bardziej się skupia na koniu, więc tak naprawdę głównie supportowaliśmy tego konia. No tak, bo tam ważne jest, żeby on przechodził te kontrole, prawda? Tak, tak. No i jakby też jest tak, że Patrycja tam raczej, jeżeli chodzi o siebie, to nie miała zbyt dużych wymagań, natomiast jakby bardzo była, tak jak teraz w przypadku biegów, o siebie tak mocno dba, to wtedy bardzo mocno dbała o konia. A ty, Aneta, kiedy pojawiłaś się w okolicy Patrycji? Prawdę mówiąc, nie pamiętam momentu, kiedy poznałam Patrycję, ale podejrzewam, że to było pewnie w stajni, bo często też z moją siostrą Iwoną pojawiałam się w stajni. I pamiętam naszą pierwszą sesję z Patrycją. Był to październik albo listopad 2016 roku. Iwona wcześniej mówi, słuchaj, nie masz jakiegoś zdjęcia Patrycji, bo ona potrzebuje do gazety, bo tam się wypowiada. I ja mówię, słuchaj, no to powiedz jej, że ja podjadę i zrobię jej to zdjęcie. Zdzwoniłyśmy się, umówiłyśmy się, zrobiłyśmy tą pierwszą sesję i już podczas tej pierwszej sesji zaczęłyśmy rozmawiać, że fajnie by było zrobić taki, może reportaż to za dużo powiedziane, ale jakoś udokumentować taki start w biegu 24-godzinnym. I nadarzyła się okazja w lipcu 2017 roku, kiedy pojechałyśmy we trzy z Patrycją do Belfastu na Mistrzostwa Świata. I to był mój pierwszy wyjazd z dziewczynami i powiem szczerze, ja nie wiedziałam, z czym to się je w ogóle taki bieg, naprawdę. Co ci tam zaskoczyło najbardziej? Wszystko było dla mnie naprawdę zaskoczeniem, ale chyba największym i takim bardzo pozytywnym zaskoczeniem było to, że jak mamy fajną ekipę, jak mamy fajną reprezentację. Wszyscy w ogóle witali mnie jak swoją osobę. Nie odczułam w ogóle takiego, nie odniosłam w ogóle takiego wrażenia, że jestem kimś nowym, kimś obcym, kimś z zewnątrz, tylko cześć, tutaj, tu wszystko, tu jest to, tu jest tamto, to jest ten, to jest tamten i jakoś przeżyliśmy te 24 godziny wspólnie. Bardzo wesoło było momentami, ale były też takie momenty, że już po prostu jednak zmęczenie i sen brały górę. Natomiast wielkim plusem było to, że tam ciemno się robiło po 23 w tym Belfaście w lipcu i robiło się też dosyć wcześnie jasno, koło 4-5, więc ten moment, kiedy no nie było tego światła zbyt dobrego do zdjęć, był bardzo krótki. No właśnie, to opowiedzmy chwilę o tym, jakie są wasze funkcje w zespole Patrycji. Czy te funkcje są jasno rozdzielone, czy... Oczywiście Aneta, ty robisz zdjęcia, więc to jest... Ale czy w związku z tym masz mniej takich zadań logistycznych, bo się zajmujesz tą stroną artystyczną, że tak powiem, przedsięwzięcia? Staram się też być do dyspozycji dziewczyn, prawda? Oczywiście, jeżeli nie krążę gdzieś po trasie, tylko jestem blisko namiotu czy w namiocie serwisowym i na przykład Asia powie, słuchaj, potrzebne nam jest to i to, no to jestem w stanie pobiec, pójść do pobliskiego sklepu, czy tak jak na przykład w Timișoara byłyśmy na Mistrzostwach Europy we dwie. No tak, tam był problem, bo byłam tylko ja tak naprawdę tak, i ty, więc... Więc no uwijałyśmy się i miałyśmy też dość blisko tego parku, w którym rozgrywane były mistrzostwa, wynajęte mieszkanie i tam zrobiłyśmy zapasy lodu, bo było bardzo
bardzo gorąco, więc kilka kursów w nocy czekało mnie po worki z lodem. No i też na Bedwater było tak, że już w pewnym momencie dziewczyny stwierdziły, że już nie mają siły wychodzić z tego samochodu, bo to jednak najpierw zatrzymywaliśmy się co 2 mile, później co mile, a w tym najgorętszym momencie co 0,5 mili, więc tak na dystansie tych 135 mil to było trochę tych wyjść i pod koniec to już też wysyłały mnie do Patrycji z prowiantem albo z wodą i tak na zmianę z Piotrkiem Podbielskim, który był naszym kierowcą, biegaliśmy, żeby no, dziewczyny mogły sobie chociaż chwilę odetchnąć, ale to odetchnięcie to też chyba było trochę pozorne, bo nogi nie pracowały, ale musiała pracować głowa i ręce, bo w tym czasie przygotowywały już kolejne rzeczy, które damy Patrycji za kolejną milę, prawda? Więc okay, to nie było tak, że po prostu leżały sobie. A ty, Joasiu, powiedz w takim razie. My zwykle zazwyczaj jestem ja i Iwona, której to niestety z nami dzisiaj nie ma. Niestety. Jeszcze czasami jest Karolina, na przykład była z nami na 48 godzinach. I my raczej mamy tą funkcję dbania o Patrycję. Tutaj tak naprawdę zajmujemy się wszystkie tym samym, czyli rzeczami związanymi z przygotowaniem jedzenia, nie wiem, jakieś zmiana butów, z przygotowaniem ubrania na zmianę, więc tak naprawdę wszystkimi funkcjami, które wiążą się z serwisowaniem samego zawodnika. Mhm. Czyli jakie to są funkcje? Powiedz. Jesteśmy bardzo ciekawi. Oj, to takie bardzo... To brzmi w ogóle strasznie trywialnie tak naprawdę. No właśnie. No bo to jest kwestia, no nie wiem, tak jak w przypadku... Bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że każdy zawodnik innego tego serwisu potrzebuje. No w przypadku Patrycji jej zależy, żeby te wszystkie jakieś tam niepotrzebne postoje były jak najszybsze, ponieważ no ona walczy o wyniki, o rekordy zazwyczaj. Więc no jest tak, że jak już na przykład mówi, że zmienia buty, no to chodzi też o to, żeby już wszystko było naszykowane ze skarpetkami, po prostu siadamy i żeby zrobić to jak najszybciej, tak? Jedzenie też zawsze podajemy jej w biegu. Czy jakieś kwestie, no już takie, no też fizjologiczne, tak? Jak musi do toalety, to szukujemy chusteczki, no bo nigdy nie wiadomo, czy tam będzie papier w środku, czy nie. No plus dodatkowo takie jakieś kwestie higieniczne na takich biegach bardzo istotne jest też to, żeby no jak najmniej mieć styczności z zarazkami, bo szczególnie jak się pojedzie na taki bieg, to widać, że problemy żołądkowe są chyba najbardziej powszechne i chyba najwięcej zawodników właśnie ze względu na to jakoś gdzieś tam odpada, czy ma trochę gorszy wynik. Jest to wszystko takie po prostu z funkcjonowaniem człowieka, tak naprawdę. Tylko, że w ekstremalnych warunkach. Ale też serwis ma za zadanie jakoś tam podtrzymanie tego zawodnika na duchu i zmotywowanie go. Ponieważ no wszyscy biegacze ultra mówią, że ultra się biega głową, bo no kto normalny biegnie przez 24 godziny. Tak jak mówię, Patrycja jest bardzo silna psychicznie, no ale też ma jakieś tam swoje gorsze momenty i potrzebuje, żeby jakoś ją tam zmotywować i jakby tam jej, przypomnieć jej, że to co robi ma sens, tak, i że robi to po coś, a nie tylko po to, żeby się zmęczyć. Więc... Okej. Okay. Jak wyglądał proces uczenia się tego, co Patrycja potrzebuje? Mi się wydaje, że u nas, u mnie i u Iwony, my mieliśmy takie w cudzysłowie wstępne szkolenie właśnie po tych rajdach, ponieważ tak, Patrycja, tak jak już wspominałam, w przypadku rajdów też miała bardzo podobne do tego podejście. Jak ktoś zna Patrycję, to wie, że ona jest perfekcjonistką. Ona bardzo właśnie lubi, żeby wszystko było zrobione bardzo dokładnie. I w jej przypadku to też jest fajne, bo jakby wymaga tego od innych, ale też jakby sama zachowuje się tak samo. I to już jakby wiedziałyśmy też trochę z rajdów, że to na pewno ma być wszystko zrobione sprawnie, szybko, żeby nie marnować niepotrzebnego czasu. Ale tak naprawdę to chyba był proces taki po prostu z biegu na bieg, bo nawet kwestia, ja do tej pory wspominam, nawet na tych zawodach tam z ekipą polską, wspominaliśmy, że moje pierwsze zawody, które były w Turynie, Mistrzostwa Świata, ja byłam tam jedyna, w ogóle nie miałam zielonego pojęcia, jak to ma wyglądać, była to dla mnie czarna magia. Patrycja też chyba to był jej drugi start chyba w biegu 24-godzinnym i tak naprawdę ona chyba miała do jedzenia, z tego co pamiętam, to krakersy tylko i coś innego, więc ja tak naprawdę nie miałam zbyt dużo do roboty, bo nawet nie miałam co przygotować. Tak, a w tym momencie to już poszło do tego, że nie wiem, czasami nawet je jajka na miękko, jajecznice, jakieś takie dziwne wynalazki, czy pierogi albo pankejki, więc jakby też na przykład ja teraz bym sobie już sama raczej nie dała rady, co było widać w tym szarze. No natomiast na tych pierwszych zawodach nie miałam zbyt dużo do roboty takiej poza tym, jak Patrycja przebiegała i po prostu musiałam jej coś wręczyć. Czyli teraz właściwie macie całą funkcjonującą kuchnię ze sobą. Oj tak. Tak, tak, mam kuchenkę gazową. Specjalną patelenkę do pancake'ów. Tak, tak, tak. A czego, na czym polega specjalność tej patelenki? Chodzi o wielkość. Mam taką małą turystyczną butlę gazową, aha, co też niestety jest często problematyczne, bo jak na przykład gdzieś lecimy, nie wiem, tak jak teraz byliśmy w Albi, to jest to małe miasteczko we Francji, bo nie mieliśmy akurat teraz samochodu. No i okej, jakby cały ten tak sprzęt do butli przywiózł
przywiozłyśmy ze sobą, natomiast no, butli gazowej przewieźć nie można w bagażu, w samolocie. No więc też już tak, że trzeba to gdzieś znaleźć. Jak są to jakieś małe miasteczka, no to czasami nie ma sklepu, gdzie można to kupić. Tutaj na szczęście też jest fajne, bo tak jak mówimy, mamy super ekipę, więc też tak jest, że dochodzimy do takiego momentu, że ktoś mówi, ale ja mam butla, no to wszyscy jakoś tam razem sobie tam tych rzeczy pożyczamy, jednak jest to drużyna, więc to też... Ty mówisz o innych supporterach, tak? Tak, tak. Tak, i to było widać. Właśnie mnie to bardzo ujęło w Belfaście, że już tam po, nie wiem, po 18 czy 19 godzinach biegu, kiedy już wszyscy byli zmęczeni, zmoczeni tym deszczem, prawda? I nagle jedna zawodniczka, nie pamiętam, arbuza chciała. Kto ma arbuza? My mamy, dobra, kroimy. Już jej dawaj, prawda? Niech biegnie kolejną pętelkę, prawda? To było niesamowite, że wszyscy mieli tam świadomość, że tak naprawdę każdy walczy o swój wynik, ale wszyscy gramy do jednej bramki, że jesteśmy jedną polską drużyną i to było fajne. Nie ma czegoś takiego, że to moje, to twoje, prawda? To fajne. Jest takie poczucie wspólnoty i współpracy, tak? Jak ktoś czegoś potrzebuje, to od razu wszyscy mobilizacja, każdy szuka, czy ma, nie wiem, jakiś środek przeciwbólowy, czy coś do jedzenia, czy może rosół, bo akurat ktoś stwierdził, że właśnie teraz ma ochotę na rosół, więc jest... Tak, tak. No to... teraz w Albi też była taka sytuacja, że Gosia Pazna miała problem ze stopami, bo spuchły jej stopy, buty zaczęły ją cisnąć. To chyba Milena jej dała swoje buty i biegła w butach Mileny, także to nie tylko się sprowadza do dzielenia się arbuzem czy rosołem, prawda? Ale jest po prostu... Wszyscy, jak tylko ktoś pojawia się w tej strefie serwisowej, wszyscy mobilizują się, żeby kogoś też właśnie tam dopingować. Dajesz, biegniesz dalej, pięknie, dobrze ci idzie. Po prostu wypychamy na kolejne okrążenie i... Właśnie, ale Albi było specyficzne, bo tam startowało kilku Polaków i wszyscy mieli tę samą strefę, prawda? Za każdym razem jest to. Tak. A czy też funkcjonowanie pomiędzy różnymi krajami? To wygląda tak, że w tej strefie serwisowej każde państwo ma swój namiot. To jest taki biały, turystyczny namiot. No tak. Ale czy też się wspieracie międzypaństwowo, że tak to też już nie ma takiej okazji? Znaczy nie, generalnie każdy jest tam w stosunku do siebie sympatyczny. Tak, znaczy niektóre kraje nie mają nic przeciwko, że tak zobaczą jakieś zachowanie nieprzepisowe, to żeby delikatnie je zgłosić. Aha. Szczególnie na przykład widać, jak się zaczyna jakaś walka o miejsca, to wtedy już trzeba uważać. Ale generalnie wszyscy są do siebie sympatyczni i się śmiechają. Raczej nie ma jakichś takich... No tak, ale więc... z rezerwą jednak. W sensie no mimo takim... wszystko jest konkurs. Znaczy no wiadomo, jak na przykład jest to jakieś tam zawodnicy, którzy są od siebie bardzo oddaleni. Natomiast trochę widać takiej rywalizacji pomiędzy tymi państwami, które tam zazwyczaj jednak walczą gdzieś o te czołowe lokaty, to z Amerykanami chyba najbardziej widać, chyba najbardziej, że jest ultra sympatycznie, wszyscy się uśmiechamy, przytulamy i w ogóle, ale właśnie mówię, że jak już trzeba bardzo uważać, żeby wszystko robić dokładnie tak, jak jest w przepisach, bo oni stoją, patrzą i... Może to jest fajne, tak? No bo u nas jest jakby też może takie podejście, że jak ktoś powie, że ktoś złamał przepisy, to od razu tak w cudzysłowie, że kabluje i w ogóle, a oni z kolei są bardzo tacy, no że jesteśmy tutaj przyjacielscy i w ogóle, ale z drugiej strony zasady i są pewne zasady i należy im przestrzegać. Też w Albi chyba była jedna taka sytuacja, gdzie nie do końca chcieli przestrzegać tych zasad. Znaczy nie, oni chcieli, to zawodniczka nie chciała. Oni byli bardzo zdegustowani tą sytuacją, bo było to widać. Oni za każdym razem chcieli ją ściągnąć do tego namiotu, no ale ona nie chciała zejść z trasy, a to też trzeba dodać, że support jakby nie ma kontaktu z zawodnikiem poza tą strefą tego namiotu, a ten namiot to jest 5 metrów. Jeżeli ona biegnie, tak naprawdę to często jest nawet, że nie ma czasu nawet wymienić zdania. Więc tak jak oni mieli tak naprawdę tylko te 5 metrów, żeby jakoś tam ją złapać. W końcu ją ściągnęli siłą. To powiedzmy od razu, że Kamil Heron biegła przez pewien czas, nie wiem... Dwie godziny. Ale biegła mocno ubrudzona, co było niedopuszczalne przez regulamin zawodu. Tak, nie chciała się przebrać. Nie chciała. Ale to już jakby pomijając nawet kwestię, bo tam też później czytałyśmy różne komentarze w internecie na ten temat. No ale trzeba powiedzieć wprost, no, że to nie chodziło tylko o kwestie wizualne, ale też było dużo osób tam też komentowało, no, że trzeba było w takim razie za nią nie biec. Tak. Na pętli nie da się za nią nie biec, bo ona biegła bardzo szybko i ona non-stop wyprzedzała. Tak, ona non-stop wyprzedzała i no nawet dla nas jakby mijającym tylko przez chwilę, no były różne, nie tylko wzrokowe, tak, niedogodności, ale inne wstęp płynące również, tak. No plus właśnie też dochodzi ta kwestia, o której wspominałam, że na tych biegach, no naprawdę, jeżeli chodzi o jakąś tam higienę i zarazki, no trzeba uważać, bo no to nawet ktoś nam wspominał, no dobrze, no nie wiem, no biegnie, upadnie mi żel, no może podniosę to, może upaść w to, co przed chwilą wypadło.
No ale taka jest prawda, no, tak? Tak, tak? Czy nawet, nie wiem, ktoś coś ma w ręku, wypadnie mu, musi podnieść, nie tak, wiem, oczywiście. Buffa nawet, cokolwiek, no to już tak. To nie jest no, i tym bardziej to były też, wiesz, takie godziny, że to była, no upał był upał, wtedy, był tak. Bardzo duży upał, prawda? Nie były to godziny nocne, gdzie jednak ta trasa jest troszeczkę przerzedzona, tak? Troszeczkę mniej osób jest na tej trasie, tylko to był taki no, moment, kiedy po prostu wszyscy tam napierali, prawda? Czy właśnie biorąc pod uwagę, że to też jakby ktoś tam powiedział, że może by to zrozumiał, gdyby to była kwestia, że rzeczywiście została godzina do końca, ona walczy, no też nie powinna, bo w przepisach jest, że biegacz musi, jego ubranie musi być schludne. Tak. No wiadomo, że przy 24 godzinach oni już czasami nie wyglądają zbyt schludnie, ale no wiadomo jak jest. No. Natomiast tutaj no to była też kwestia taka, że z kolei inni zawodnicy poświęcali ten czas, żeby zejść na bok i załatwić swoje potrzeby, więc to tak, tam dwie strony medalu były. Kamil bardzo się chyba na swoim rekordzie skupiła. Ona bardzo, tak. No, że to też było jakby w ogóle, jak się na nią patrzyło, to ona biegła w transie, bo rzeczywiście tak. Na tempo, ja tak, nie wiem jakim tempem taka, biegła, wiesz, sfokusowana, ale cały czas po prostu, no i oczywiście uśmiech, nieodłączny uśmiech tak. Na twarzy, prawda, i tak. Do przodu. No taką pasję też gdzieś tam trzeba zrozumieć, ja nie wiem. Znaczy właśnie to też chodzi o te przepisy, tak? No bo z kolei jeżeli jakby team amerykański jest bardzo przepisowy i wymaga tego od innych, no to tutaj oczywiście. Też to było złamanie przepisów. A właśnie powiedzcie, myślę, że takie supportowanie w Albi, czy na przykład na Badwater, to są kompletnie dwie różne historie, prawda? Tak, tak. Czy wy się przygotowujecie fizycznie do tych zawodów? Znaczy ja akurat jakby uprawiam sport, tak? Ale generalnie nie. Jaki sport? Biegałam trochę, ostatnio nie biegam, ale crossfit teraz ogólnie. No ale generalnie jakoś tam fizycznie to tak, nie da się do tego tak do końca tak naprawdę przygotować, bo to często nie jest jakby, to nie jest zmęczenie takie fizyczne, tak jakby ktoś miał kazał biec, tak? No właśnie, a wy czasem biegniecie za Patrycją? Podbiegają często dziewczyny. Na Badwater były momenty, kiedy trzeba było po prostu podbiec, tak? No, tak, no bo wiadomo, no, każda sekunda jest ważna, tak? Na Badwater można mieć zająca, tak jak w naszym teamie to nie było do końca jakby przewidziane, w sensie Patrycja nie wzięła nikogo, kto miałby ją tam zającować, czego pewnie później żałowała, bo tak naprawdę wszyscy z tej czołówki takiego mieli, no i na przykład w tym upale biegł za nimi zając, który spryskiwał ich non stop wodą, więc no to dużo dawało. Ja tam chyba jeden kawałek kilometr chyba z Patrycją przebiegłam. Jak ci było w tej temperaturze? Bo nie chodzi o temperaturę w ogóle, dla mnie, jak ja mam wspomnienie na przykład z Badwater, to był strasznie ciężki bieg pod względem fizycznym, w sensie zmęczenia, ale takiego nie w zasadzie, że zmęczenie fizyczne, że duży wysiłek, tylko... Asia, częstotliwość tego serwisu. Częstotliwość i też fakt start, teraz ale nie zresztą już od brak snu, tak? Bo start był o 23, tak. Patrycja startowała w ostatniej fali, tak? Pierwsza fala o 20, potem 21:30 i 23 już elita, ci tacy najlepsi, też, prawda? Pod uwagę, że to nie jest tak, że na przykład tak jak start jest, nie wiem, na mistrzostwach o 10, czyli wstajemy o 8, w 9 jesteśmy na starcie, no tylko my wstałyśmy tak, jakby cały ten jeszcze dzień byłyśmy tak naprawdę na nogach. Zmienialiśmy hotel, jakby już różne przygotowania, już pomijając, no że tak dla Patrycji wiadomo, jakby starała się mało chodzić, najmniej robić, żeby jednak odpoczywać, no ale my też jakby musieliśmy, no dochodzi jednak człowiek jest przyzwyczajony do tego, że kilkanaście godzin funkcjonuje i później sobie 8-7 godzin śpi, a tutaj, no ja mam takie wspomnienie, że ja w pewnym momencie czułam się strasznie, ale pod względem ten upał mi na przykład w ogóle nie przeszkadzał. Bo my jednak to wsiadłyśmy do samochodów, gdzie była klimatyzacja, to jakoś... Nie, Asia, my w ogóle nie używaliśmy klimatyzacji. Nie, włączyliśmy później. Później, ale to dopiero koło 16, jeżeli bieg się zaczął w poniedziałek o 23, to my dopiero we wtorek koło 16 włączyliśmy klimatyzację w samochodzie. No tak, bo też zawsze, bo jak to wysiada, to też jest tak, że... Ale generalnie jakoś ten upał, wbrew wszelkim pozorom, na przykład dla nas nie był bardzo uciążliwy. Bardziej chyba właśnie to kwestia, że no... Ja podliczyłyśmy, że my w ciągu tego czasu musiałyśmy wysiąść ile razy z samochodu? 100? 100 ileś razy. To ile, jeszcze to było tak, że my, to był taki van, więc my w ogóle z tego tyłu musiałyśmy, to nie było tak, że się po prostu wsiadało i wysiadało, tylko nam trzeba jeszcze dostać na to siedzenie. I to też nawet plus jak my jechałyśmy te... jeszcze, prawda, pochyleni, wysiadasz, prawda, w ten żwirek albo na kamienie i to jest ciągłe obciążenie. Tak, a nawet jak przyjeżdżałyśmy ten kawałek, to też nie było tak, że my sobie wsiadałyśmy do tego samochodu i siedzimy te 5 minut i odpoczywamy, tylko no my z Iwoną musiałyśmy tam non stop coś przygotować. To też jest takie, może wydać się głupie, ale że to mówiłeś, do wszystkiego trzeba było dodać lodu, a też jest kwestia, że niestety kostki lodu nie są zbyt małe. Więc po prostu sama walka, a Patka zawsze pije w soft flaskach. One mają bardzo małe te, więc trzeba było po prostu a też chodziło o to, żeby jednak tą kostkę lodu wrzucić do tego soft flaska, no bo wtedy on się wolno rozpuszczał, więc ona cały czas miała zimne to picie. To są takie głupie rzeczy, czyli kruszyłyście lód, tak? Tak, no generalnie miałyśmy... Kupione były kostki lodu takie. No tak, ale nie, w sensie one były za duże, więc trzeba było jakoś
tam, więc no, po prostu my mieliśmy, ja miałam, czułam się takie ręce, jakbym miała, jakbym cały dzień po prostu orała gołymi rękami w polu. Ale to mówiłyście, że czułyście, że macie po prostu zakwasy, tak, w dłoniach. Tak. Trzeba było jakoś, no to były takie głupie rzeczy, ale na przykład na tym, szczerze mówiąc, się najwięcej czasu schodziło, bo jakby no roztopienie nawet w dłoni tej kostki, żeby ona tam się zmieściła tego softflaska. Więc jakby nas słuchał jakiś producent softflasków, to poprosimy większe, większe tak. Zdecydowanie, żeby kostka lodu mogła wejść. Specjalnie na mój. Nie tylko, nie, bo to na biegi 24 godziny jest ta sama sytuacja. Tak, no bo jednak rzeczywiście, nawet jak się naleje zimne picie do softlaska, to trzymając je w dłoni, ono się szybko nagrzewa. Natomiast jak w środku jest kostka lodu, no to ona cały czas tam gdzieś się powoli rozpuszcza i to picie jest cały czas zimne. No, na przykład Patrycja bardzo zwraca uwagę na takie rzeczy, żeby jak po prostu jak najdłużej ten swój organizm utrzymać tam w stanie wychłodzenia. Co jeszcze fajnego tam szykujecie dla niej? To super są historie, słuchajcie, bo dla was to jest naturalne, z tym żyjecie, a my wszyscy tylko widzimy te zdjęcia twoje cudowne, gdzie wiesz, Patrycja jest na środku rozpalonego asfaltu, za nią tam widać 20 kilometrów, wiesz, pustyni, a my w ogóle nie wiemy, co u was słychać. No to co tam jeszcze się dzieje? U nas zwykle jest zabawnie, bo my jakby tak, jakby w tym Bedwater był z nami jeszcze Piotrek, którego my tam dopiero poznałyśmy, który też tam niesamowicie pomógł, bo oni mieszkają, on z żoną i rodziną w Arizonie, więc niedaleko. No i on tam też logistycznie bardzo pomógł, no ale też okazało się, że jakby dopasował się idealnie do naszego poczucia humoru. Też ewidentnie widział, kiedy my już z Iwoną miałyśmy załamanie nerwowe. Ja powiedziałam, że ja nie wysiadam już więcej z tego samochodu. Więc też tak naprawdę miał ciężką funkcję, bo on cały czas prowadził i później jeszcze właśnie pod koniec było tak, że my z Iwoną tylko tam przygotowywałyśmy to, co trzeba Patrycji dać, a Piotrek na zmianę z Anetą wysiadali i to dawali, więc jakby no tak, no dzieje się dużo. Proszę cię, lód, jest też wesoło. Znaczy, bo Bedwater też było specyficzne przez temperaturę, przez to, że tam jakby nie było zimno w ogóle, więc też to nam trochę ułatwiło sytuację, bo gdybyśmy miały jeszcze coś na ciepło przygotowywać, no to już nie mam pojęcia, jakby to, jakbyśmy to zrobiły tam logistycznie. Bo to też jest jakby dużo czasu zajmuje. Ja tak jak mówię, Patrycja tak naprawdę ma cały przegląd kuchni często, typu rosół, barszcz, pierogi, pankejki, jajko właśnie na miękko. No więc jakby tak naprawdę... A na Bedwater co jadła w związku z tym? Bedwater głównie właśnie jadła jakieś zimne rzeczy. Czasem jakieś kanapki. Głównie miała chyba na słodkie rzeczy ochotę. Jakieś żele, żelki. Parę razy miętówki chyba dostała. Tak, ale chyba ze względu na to, że... Ale też krakersy dawałyście z tak, tym, z guacamole, prawda? Tak, miała jakieś galaretki, jakieś różne. Generalnie chodziło wszystko o to, żeby to były rzeczy, które są pożywne. Mhm. Raczej lekkie, bo też Patrycja podejrzewała, że w takim upale też jej się po prostu nie będzie chciało jeść, bo... ale żeby jednak tych kalorii tam organizmowi dostarczyć. Tak. No i też za każdym razem, akurat w tym wypadku, no przez to, że ona nie miała nikogo, kto by z nią biegł. Nie mieliśmy też spryskiwacza, ponieważ wybuchł. Tak, bo on to był taki pod ciśnieniem. On miał tam sobie coś. To nie był taki zwykły spryskiwacz, tak, taki tylko na wodę, tylko to był taki, że on jakby tak rozpylał, tak. Więc on dlatego wybuchł. No generalnie zawsze jej dawaliśmy coś do picia. Co pije Patrycja na przykład? Izotoniki kole. Kola jest bardzo popularna, odgazowana, jak jest tak ciepło. Odgazowana, tak, co też ważne, żeby była odgazowana. Wodę gazowaną czasami. Ale głównie kola, izotoniki. Kiedyś piła wodę kokosową, a ostatnio jakoś w ogóle jej też nie wchodzi, więc... Czasami sok pomidorowy. Tak, ja też zawsze jeszcze prosiła, żeby coś do picia, plus właśnie w drugiej butelce coś, żeby się polewać. Tak jak mówię, ona bardzo w tych takich, jak jest tak ciepło, to Patrycja bardzo dba, żeby cały czas jednak chłodzić. Organizm też w Stanach znalazła takie ręczniki chłodzące. Chyba też bardzo fajne. Teraz w Polsce chyba też już są. Tak, że to się je moczy i one chłodzą. Nie trzeba tam jak żadnego lodu chyba do nich wkładać. A jeśli chodzi o ubiór Patrycji, czy często się przebierała? Ani razu chyba na Bedwater. Nie, na Bedwater się nie przebierała. Buty raz zmieniła. Buty, nie, to było 2-3 minuty i to był jedyny moment, kiedy ona na tym biegu usiadła. Tak, tak. To była zmiana butów, zmiana skarpetek, jeszcze, prawda, umycie stóp. Tak, tak. I to był 70 kilometr. Jeszcze ciemno było wtedy. Ale mi się wydaje, że to też wynika z faktu, że Patrycja zawsze przed biegiem stara się jakby ubrania, te, w których ma biec, przetestować, żeby właśnie uniknąć jakiejś sytuacji, że będzie się tam musiała przebrać, że coś ją obciera, więc wiadomo, różnie bywa, czy nie wiem, tak jak w Belfaście, czy w Timisoara, byłaś ulewa, tak, i po prostu musi się później przebrać, żeby nie biec w tych mokrych ciuchach, to zazwyczaj stara się, żeby to wszystko było raczej sprawdzone. Super. Aneta, powiedz, a jak ty znajdujesz czas na te zdjęcia? Jak sobie to logistycznie rozplanowujesz? Masz jakiś swój plan przed biegiem?
gdzie na przykład chciałabyś się zatrzymać, z jakiego kąta zrobić zdjęcie? Nie, nie, tutaj wiesz, jakby ja się podporządkowuję w przypadku takich biegów jak właśnie Bedwater czy Spartathlon, które są z punktu A do B, no to po prostu szukam tych kadrów w miejscach, w których się zatrzymujemy, bo tak jak na Bedwater mogliśmy się zatrzymać w każdym miejscu, w którym chcieliśmy, to na Spartathlonie były miejsca wyznaczone, gdzie możemy się zatrzymać. No i wtedy trzeba było po prostu coś znaleźć i szukać tych kadrów, tak? Na biegach takich 24-godzinnych, no to w zasadzie jest pętla i czasami idę tą pętlą z prądem, czasami pod prąd, prawda? Czasami stoję przed namiotem, czasami za namiotem, ale czasami po prostu znikam dziewczynom na jakiś czas i wtedy mnie nie ma. No donosi nam kawa i jakiś prowiant, więc... O, tak, w Albi przecież jakieś kanapeczki wam też załatwiłam ze stacji benzynowej. Ale rozbawiło mnie po prostu w Albi latte na wynos, to po prostu była czarna kawa z kroplą mleka w takim kubeczku i to było takie espresso i latte na wynos. Ale stawiało na nogi to najważniejsze. Pewnie to było jakieś podwójne espresso, tak? Tak, tak, z kropeleczką po prostu mleczka. Tak. Dlatego nie, chyba nie uznają takich amerykańskich wynalazków. Też i też w Albi, no w przypadku właśnie tych biegów na pętli jest trudno, no bo to przejdziesz to trzy razy tą pętlę i tak. To ci się wydaje monotonne, więc troszeczkę tam eksperymentowałam sobie i z panoramowaniem. Potem jeszcze znajomy mi podpowiedział, słuchaj, to rób takie zdjęcia z błyskiem na drugą lamelkę. Dobra, próbuję. Z błyskiem na co, przepraszam? Drugą lamelkę, na drugą kurtynę. To jest tak, że po prostu jest taka postać rozmyta, taka ducha na końcu wyraźna postać, że jak ktoś biegł w barwach kraju, to taka fajna flaga wychodziła i postać wyraźna. Także to w nocy eksperymentowałam sobie, że zawsze trzeba sobie tam coś jakiś, znaczy to nie było zaplanowane, ale no trzeba eksperymentować, tak, i z tymi barierkami, z tymi zakrętami, prawda? Tam te reklamy wszędzie dookoła, więc to chyba niezbyt fotogeniczne wszystko. Nie, nie. Ja wszędzie to mówię. Najpiękniejszy bieg to był dla mnie fotograficznie Bedwater. No tak. Naprawdę. Mimo, że miałam taką sytuację, że z jednego tytułu zadzwonił do mnie naczelny i tak, ale nie macie jakichś takich zdjęć, gdzie Patrycja będzie zmęczona czy coś? No nie mamy. Ona tylko raz usiadła. Ona wszędzie nie, jest uśmiechnięta. Po prostu na każdym zdjęciu praktycznie banan od ucha do ucha. Po prostu... No, ona tylko raz usiadła, więc prawdę mówiąc, dużo myślałam przed wyjazdem na Bedwater, jak te zdjęcia robić. Ja też starałam się sprzętowo przygotować, tak? Wzięłam też troszeczkę połowę w ogóle mojego bagażu, to zajęły mi jakieś blendy, jakieś tam jeszcze inne rzeczy, prawda? Nie wiem, co będzie, prawda? I prawdę mówiąc, liczyłam na takie kadry, że Patrycja będzie siedziała w samochodzie, będzie sobie ścierała pot z czoła czy coś. Bo tak wszyscy mówili, Dolina Śmierci, 50 stopni, prawda? Ale tam zwykle się oglądało jakieś reportaże, tak to wyglądało. Tak, ci wszyscy. Dramatyzm będzie w tych zdjęciach. To jest słynni biegacze wrzuceni do lodówek, tak? To u nas tego nie było. A tutaj po prostu miałam dwie minuty po prostu na serwis dziewczyn na zmianę butów. To po prostu wygląda jak taki serwis na torze wyścigowym. Po prostu taki pit stop. Po prostu Patrycja siada, jedną nogą zajmuje się Asia, drugą Iwona, ciach, może biec dalej, prawda? Taki moment wolniejszy też było, jak się Patrycja zaczęła na Mount Whitney wspinać, to wtedy. Tak. No ale tam musiała iść, no bo to było takie nachylenie, że... No to chyba wtedy najgorzej, w sensie w cudzysłowie najgorzej wyglądała i chyba najbardziej zmęczona, ale tak to... Tak, ona też powiedziała później, że ona się dopiero tym podbiegiem ostatnim zmęczyła tak naprawdę, a nas już taki sen dopadał, taki kryzys i jedziemy tą drogą pod górę, ten silnik rzęzi w tym samochodzie, tak do Piotrka, Piotrek, ale my na pewno dobrze jedziemy, on, ale tu innej drogi nie ma. Ale ta droga nie miała końca, nie, po prostu tak. Kolejny zakręt, tak. To już chyba za tym zakrętem, nie, jeszcze nie ten zakręt. I jeszcze jak on w tej ciemnej nocy, w tym wielkim zmęczeniu, ale co, zejdziemy tak z kilometr w dół, żeby z nią pobiec. Mówię, kilometr, ty wiesz, ile to jest kilometr? Jeszcze później pod górę i mówię... 100 metrów to będzie dla nas wielki wysiłek tam. No tak, ale Piotrek też czasem nie biega, więc to też często tak. Zauważam, że zmienia się takie poczucie odległości, jednak jak się zaczyna biegać, to jest tak. Jak się zdaje sobie sprawę, ile to rzeczywiście jest. Ale tam kilometr to po prostu normalnie jak 10 byś na płaskim przebiegu. No tak. Nie, ale to już był taki moment. Jeszcze później właśnie, jak my się zastanawialiśmy, czy dobrze biegniemy, bo tam ciemno, nic nie widać, nikogo nie ma. Bo później jak z kolei rano pojechaliśmy tam na start, żeby jeszcze pokibicować jakimś zawodnikom, no to tam ich było mnóstwo, więc oni nie mieli wątpliwości, że dobrze biegną.
Natomiast no my, no tak. Była chwila zawahania, ale fakt nie było tam innej drogi. Nie było, ale widokowo piękna trasa, jak pojechaliśmy w ciągu dnia, to naprawdę warto było się tam wybrać i też zobaczyć, chyba jeden finisz widzieliśmy, prawda? Tak, czy dwa nawet, bo to był taki, tak. Jak my rano pojechaliśmy, to był taki moment, że tam dużo osób już kończyło. Jak zjeżdżaliśmy, to też kilkoro jeszcze tam zawodników biegało. No to już było tam pod koniec, znaczy pod koniec, tam parę godzin jeszcze zostało do limitu. Blisko limitu, ale... A słuchajcie, a widziałyście F-16? Bo słyszałem historię Patrycji o F-16. Trzy razy chyba przeleciał. Dwa czy trzy razy, ale to było, jeju, ból w uszach straszny. No ale ja na przykład czytałam tydzień chyba po naszym pobycie, że był jakiś wypadek, że za nisko leciał i że było tam kilku turystów było rannych. Mhm. Ale Patrycja, bo to było tak, że on nad nami leciał i Patrycja była za nami, no i to on jakby chyba się zniżył jeszcze nad nią, no to mówisz, tak ją po prostu prawie się przewróciła. Ja byłem na spotkaniu Patrycji i Krystiana w zeszłym tygodniu i właśnie opowiadała, że ona wręcz gdzieś tam zsunęła się do rowu, tak ją przeraziło to F-16. Niesamowite to musiało być. Drugim razem już jakoś tak nas nie zszokował, ale za pierwszym to ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, bo... Już za drugim wiedzieliśmy, że od razu trzeba uszy zatkać. No dobrze, słuchajcie, a opowiedzcie, jak wygląda proces przygotowawczy do takiego biegu. Czy macie wcześniej jakieś spotkania przed wyjazdem? Czy ustalacie coś? Zastanawiacie się, co nowego może was w danym wyzwaniu spotkać. To też zależy chyba od jakich biegów. Tutaj też tam chyba raz czy dwa się widziałyśmy gdzieś tak przypadkiem. Też my jakby dużo Patrycja ustalamy. Też wcześniej wyleciała, prawda? Tak, my po prostu doleciałyśmy tam dwa tygodnie po niej do tej Arizony, więc nie było czasu w Polsce też, żeby się spotkać. I w zasadzie tam byłyśmy 5 dni chyba przed biegiem, więc tam wszystko było dopinane. Tam już ustalamy, ale tak naprawdę często to jednak wychodzi w trakcie biegu, bo na przykład nam się też wydawało, że ten bieg będzie podobny do spartatlonu pod względem takim organizacyjnym. Okazało się, że zupełnie nie był tak naprawdę, bo jeszcze właśnie mówię już ze względu chociażby na temperaturę, że zupełnie inne rzeczy były potrzebne. No i tak jak na przykład wspominałam, to spartatlon to było po prostu czysta przyjemność, jeżeli chodzi o serwisowanie z prowadzeniem z Bedwater. Pod względem jakby tam wysiłku takiego fizycznego, bo jednak krótszy i też przez to, że te serwisy były rzadziej, no to my też mieliśmy trochę więcej czasu na jakieś tam odsapnięcie pomiędzy. No tak, ale tam z kolei chyba więcej osób na spartatlonie, prawda? No ja wiem, okej, Patrycja jest z przodu i wy to w ogóle nie macie problemu. Już była tak naprawdę, śmiesznie, bo ten spartatlon to cały czas tak naprawdę biegliśmy w polskiej ekipie, bo pierwszy był zawsze Sebastian, a później za nim była Patrycja i Łukasz Sagan i oni się tak przez całą trasę się praktycznie jak wymieniali, znaczy od połowy, tak, jak już tam gdzieś tam ta czołówka się wybiła do przodu. Więc my cały czas mieliśmy bardzo polski spartatlon. Tylko z ostatniego punktu już przed Spartą wybiegł pierwszy Łukasz Sagan, a Patrycja jako trzeci. Ja nie zapomnę momentu, kiedy już czekam pod tym pomnikiem Leonidasa. No i przebiegł Sebastian. No to tak mniej więcej wiedzieliśmy, że 15-20 minut po Sebastianie będzie Łukasz, prawda? No i tak stoję pod tym pomnikiem, już tam wszystko przygotowane w aparacie, tak, no ktoś biegnie. Zbliżam sobie tym zoomem, ale Łukasz był na czarno ubrany, a tutaj biegnie ktoś na jasno. I pierwsza myśl, nie no, Patty go pewnie dogoniła, prawda? Ale potem patrzę, ale ona biegnie sama, po prostu ona go wyprzedziła na tych ostatnich 10 kilometrach spartatlonu. Ale on też wspominał, że tak widzi jak Patrycja go wyprzedza, ale już sam przyznał i później, że już tak nie miał siły jej gonić, że już w zasadzie nie. Jeszcze to miałaś... krzyknął jej chyba, że jesteś szalona. Tak, tak, ale mówisz, że już po prostu... Ale to rzeczywiście jak to się obserwowało z boku, to naprawdę oni przez te, nie wiem ile tam kilometrów, przez kilkadziesiąt kilometrów oni się non-stop mijali, a to Patrycja była pierwsza, a to on był pierwszy, a to biegli obok siebie, znaczy tak w bliskiej odległości, bo tam chyba obok siebie nie można było. Nie można. No ale generalnie było tak, że naprawdę mi się wydaje, że dla nich psychicznie to musiało być mocno ciężkie, jak oni się tak cały czas mijali, że to nie było tak, że jedno wyprzedziło i poszło do przodu. Więc... No Patrycja też była zmotywowana, opowiadała mi o tym, że bardzo jej się tam nie podobało. No bardzo, nam też się tam nie podobało. Chciała przebiec dobrze tę trasę, żeby nie musieć na nią wracać. Nam też się nie podobało i tak ją motywowaliśmy, że ma to zrobić trasa dobrze, już to nie wracamy. Nawet był taki moment na dekoracji, że prowadząca uroczystość, Patrycja, jak ci się podobało, czy wracasz za rok? Patrycja powiedziała z taką rozbrajającą szczerością, że no nie wróci za rok i konsternacja ze strony pani. Ale nie powiedziała, że się nie podobało. Nie powiedziała, że się nie podobało, tylko że nie wróci za rok, ponieważ na świecie jest tyle pięknych biegów, które by chciała
też przebiec, prawda? Znaczy mi się wydaje, że w sumie dobrze powiedziano, bo skoro przyjechała, wygrała i pobiła rekord trasy, no to z drugiej strony dlaczego miałaby jeszcze raz wracać? No, nie, no musimy wrócić zobaczyć wyryte nazwisko na pomniku wsparcia. No, ale nam też się nie podobało, więc jakby zupełnie ją... Z tych samych powodów? Dla których ja też byłam na przykład mocno jakby pod względem takim widokowym, strasznie dużo śmieci tam jest. Jak się na drodze, jakby wszystko, jakby ktoś chciał urządzić sobie mieszkanie, no na wszystko tam znajdzie. Też mnie na przykład zastanawia, jesteśmy po środku niczego i wyrzucony dywan. Komu się chciało ten dywan tam targać, tak na dobrą sprawę, no bo to tak... No i generalnie też chyba organizacja jakoś tak... Organizatorzy nie byli zbyt sympatyczni, nie ma co ukrywać. Nie słyną z jakiejś... Nie, właśnie wręcz przeciwnie, byli bardzo. Pomijając jakby wolontariusze na tych wszystkich punktach, którzy byli przesympatyczni i bardzo zabawni, no to sami organizatorzy tak średnio. No i nawet sędzia główny zawodów nie mówiący po angielsku, no to też tak ciężko się z nim dogadać. A chyba aż tak wiele Greków tam nie startuje, więc... Okay. Słuchajcie, chciałem wam zadać pytanie, bo wiele osób teraz... Zaczęło biegać, wiecie... Biegi ultra górskie. Bardziej ja pochodzę z tego biegania górskiego, ale generalnie to pytanie dotyczy ogólnie supportowania. Jest bardzo wiele par, które biegają, w sensie wiecie, biega jakiś facet, no to żona stara się go supportować. Albo na odwrót. Czy macie jakieś rady dla nich może? Jak zacząć? Jak zacząć? Jak się ćwiczyć na świetnego supportera? A ja nie wiem właśnie, czy takie supportowanie, znaczy, bo to nawet widać, mamy wśród tych naszych znajomych, w 4 godzinach, to tam też dużo jest właśnie, że akurat u nas jest głównie układ, że to mężowie supportują kobiety. No to tak chyba trzeba, znaczy też jest różnie. Każdy z tych zawodników jest jakiś tam inny. Myślę, że też można się trzeba dystansować. Też trzeba chyba wziąć pod uwagę, że jakby tak się sprowadzić z takiej roli, że ten zawodnik tam będzie, czy tam będzie burczał, czy krzyczał, czy będzie niezadowolony, bo oni też tak mają takie stany trochę, tak jakby byli dwubiegunowi, od takiej euforii do załamania, bo tam tak wszystko szybko się zmienia. Czyli odbierać tego po prostu personalnie. Nie można, nie można. Absolutnie. I my też to wiemy, tak, że po prostu to nie jest jakby prawdziwa twarz tej osoby, prawda, no bo ona jest skupiona na czymś innym, walczy o wynik, prawda, i... Ekstremalny wysiłek. Myślę, że trzeba, podstawowe podejście jest takie, że trzeba trochę jakby tam swoje potrzeby odstawić na bok, że wiadomo, nie wszystkie, ale że trzeba się tak trochę skupić, że ta osoba przez ten czas, kiedy biegnie, tak naprawdę jest najważniejsza i że trzeba zrobić wszystko, żeby jej było dobrze. Po prostu. No, ale z drugiej strony słyszałem takie opowieści i od Patrycji, i od Pawła Żuka, którzy twierdzą, że oni czasem oddają decyzję w ręce supportu. Że oni nie są w stanie, wiedzą o tym, że nie są w stanie dobrze ocenić sytuacji. Odnośnie tego, czy mają zjeść, czy mają się przebrać, czy mają się przespać, cokolwiek. To trzeba też wziąć pod uwagę, bo czasami my na przykład mówimy Patrycji, co nam powiedziała w trakcie biegu, a ona mówi, że w ogóle nie pamięta, bo oni sami przyznają, że to jest tak, że już pewnie to jest tak, że mózg jakby już tak jest skupiony na tych funkcjach życiowych i tym, żeby dalej biec, no że już tak, no na pewno jest tam jakieś, nie wszystko już jest dotlenione, tak jak powinno być. Ale rzeczywiście, no czasami my jej coś mówimy, ona odpowiada coś innego, czy nie wiem, pyta się o coś, my jej odpowiadamy, ona mówi, że nie, chociaż my mamy rację, no ale to jakby też właśnie trzeba wziąć pod uwagę to, że no ona już tak ekstremalne wysiłku, też jest ona sama tam to czasami mówi, że na przykład na czymś się fiksuje i po prostu jakby jest tak, że nie da się jej przetłumaczyć, że jest inaczej, chociaż później po biegu jak wypocznie, to się z nami zgodzi, więc to też tak jest, czasami tak widać, że już są, nie wiem, tak zawodnicy zmęczeni, że nie wiedzą, czego chcą, czy czegoś potrzebują. Na pewno podstawowe pytanie szczególnie, no myślę, że w każdych tych długich biegać, to jednak żeby pilnować, żeby cały czas jedli i pili, bo jak nie będą, nawet jak im się będzie wydawało, że już nie chcą pić ani jeść, no to po prostu później ich odetnie i już nic z tego dalej nie będzie. Tak. Ja natomiast jako osoba patrząca na to z boku, prawda, to podziwiam dziewczyny obie, że często są właśnie takie sytuacje, że Patrycja nie wie, czego chce, prawda, a dziewczyny po prostu idealnie trafiają. Patrycja robi kółko, dziewczyny, dawałyśmy jej to 2 kółka temu, 3 kółka temu było to, to może teraz to. I one po prostu idealnie trafiają. O, właśnie, ona przebiega, tak właśnie marzyłam o tym, tak? Po prostu, no, one są naprawdę... Może mówi, czego chce, a my zapomnimy, damy jej coś innego, ale na szczęście też zapomina o tym, czego chciała. Więc też jest nam wdzięczna, że dałyśmy jej coś innego. Tak, pod tym względem dziewczyny są niesamowite, ale jeszcze taką jedną historię mogę opowiedzieć z biegu 48-godzinnego, jak chyba po 200 czy 250 kilometrach Patrycja stwierdziła, że chce usiąść, umyć zęby, umyć stopy i zjeść obiad przy stole. Nie chce jeść w biegu. No to co tu zrobić, żeby ten obiad jakoś miło, jakiś miły akcent żeby był? No to jakieś serwetki rozłożyłyśmy, prawda? W
kubek plastikowy, nazbierałyśmy jakichś kwiatuszków, postawiłyśmy te kwiatuszki na stole, prawda? Ale hitem okazała się kupiona dzień czy dwa dni wcześniej na pchlim targu filiżanka porcelanowa i pamiętam, że wtedy zrobiłam Patrycji takie zdjęcie, jak ona trzyma tą filiżaneczkę porcelanową. Ma oczywiście paznokcie pomalowane na czerwono, bo dziewczyny o takie szczegóły dbają na biegach z reprezentacji. Trzyma tą filiżaneczkę, taka królowa brytyjska z paluszkiem takim małym i tak pije herbatkę sobie. Ale to też są takie kwestie, że jednak trzeba dbać o jakieś tam takie aspekty, żeby też trochę tego zawodnika tak oderwać od tego, że on biegnie i że jeszcze ma bardzo dużo do przebiegnięcia. To dopiero połowa, tak? Tak, że to dopiero połowa. No, ten 48 godzin, co dla mnie... To, to był challenge, naprawdę. Były dziewczyny, jeszcze była Karolina, więc byłyśmy we cztery i robiłyśmy sobie takie zmiany, że śpimy tam chyba po 6 godzin, czy po 5, ale... Nie, po jakieś 2 godziny. Czy nawet tam... Jakoś bardzo. Ale to jest... Było strasznie zimno na tym lotnisku. Tam w ogóle ten sen to taki był mało przyjemny, bo tam głównie połowę tego czasu, która się miała na ten sen, to się spędzało na tym, że w ogóle usnąć, bo było tak zimno, że ciężko było. A spałyście w namiocie tam? Nie. To było na terenie starego lotniska. I tam była taka hala, gdzie właśnie były też miejsca dla zawodników. Tak w ogóle też myślę, jak ci zawodnicy biedni mieli tam spać. Bo tam było strasznie zimno. My mieliśmy szczęście, bo był jakiś Grek, który miał taki swój kaloryfer, taki elektryczny. Tak, ale on startował w 24 godzin, więc on się pojawił dopiero w drugiej dobie. A ty drugiej doby miałyśmy ogrzewanie. Ale na drugiej strony ten mały kaloryferek, bo to było w jakichś takich jakby na terenie lotniska i te miejsca, gdzie my mogliśmy spać, to były jakieś takie zaplecze tego lotniska, czyli to były wielkie pomieszczenia, które na ten kaloryfer to tam niewiele jednak grzewał. Ale świadomość, że coś ciepłego jest blisko, też pomagała zasnąć. Natomiast no, ja wspominam ten bieg w ten sposób, że tak, szłam się zdrzemnąć, wstawałam, ona biegnie, szłam się zdrzemnąć, wstawałam, ona jeszcze biegnie, szłam się zdrzemnąć, wstawałam, Patrycja ciągle biegnie, tak. I tu też był taki kryzys, bo Patrycja bez snu przebiegła te 48 godzin i kryzys przed drugim wschodem słońca ją dopadł, że po prostu chciało biec, ale głowa chciała spać. Mm. Więc dziewczyny tam kombinowały miętówki, kawa z cytryną, prawda? Wcieranie olejków, jakichś takich tutaj w szyję, żeby jakoś może ten zapach pobudził. I też była też kwestia, że to było takie trochę niebezpieczne, bo tak jak na przykład na 24, czy ani na Spartatlonie, ani na Bydłotar to się nie zdarzyło, no to tu jednak był ten sen taki, że jakby była też obawa, że po prostu Patrycja zaśnie w ciągu biegu i się przewróci. I taki sobie może zrobić krzywdę, więc to też było takie. Ona sama mówiła, że już miała takie momenty, że już prawie tam odpływała. Były tam momenty, że ta trasa troszeczkę była taka pokręcona, prawda? I wszystko było wyznaczone barierkami, więc no po prostu chwila nieuwagi, tracisz równowagę, wpadasz na barierkę, tak? I to nie może się, znaczy niekoniecznie musi się to dobrze skończyć, ale dopiero potem powiedziała, że dopiero w słońce, które zaczęło wschodzić, po prostu ją rozbudziło i... No tak. I to 401 jest... pykło. My namawialiśmy już Czechu, jeszcze jedno, jeszcze, bo jeszcze masz czas. Nie obiecałam Asi, że tyle będzie, bo Asia musiała nie, wcześniej... Nie, powiedziałam właśnie, że Maciej, bo ja tam chyba, ja miałam jakoś tak samolot, że chyba godzinę przed końcem musiałam pojechać na lotnisko. Ale ja im właśnie kazałam, że ma chodzić nawet, jak już jeszcze jej zostanie czas, bo zawsze im zrobi większy rekord, to będzie go trudniej pobić. Ale ona mówiła, nie, ja obiecałam Asi, że 400 i ani kroku więcej. A to się okazało, że z opóźnieniem się wyświetlają te wyniki. Więc jak to? Miało być 400, jest 399, no dobra, to ostatnie kółko przeszliśmy to jeszcze. Tak, ja wiedziałam, bo ja zwykle się zajmuję. Ale to dobrze, że my tego nie wiedziałyśmy. I ostatnie kółko przeszłyśmy razem z nią i jeszcze taki znajomy Fin Seppo przeszedł z nami. I jak już przeszliśmy, to się okazało, że jest 401. Ojejku, teraz wiecie, Kamil Heron się zasadza na rekord Patrycji. Tak, tak. No to ja nie słyszałam. Nie, nie oddamy go, co nie? A nawet jak oddamy, to trzeba będzie poprawić. Ja my już uprzedziłyśmy Patrycję, że raz. Możesz raz pobiec rekord i koniec. Znaczy nie, ja szczerze mówiąc już na przykład teraz nie wiem, czy bym się zdecydowała. Tak? No jednak 48 godzin to było strasznie długo. Mnie to już też męczyło bardzo. To było też tak trochę pośrodku niczego. Tam nawet nie można było sobie pójść nawet zamówić jedzenia z restauracji, bo nam też jednak na takich biegach też trochę nam doskwiera, że my nie wiem, nie możemy zjeść zwykłego obiadu, co przy takim czasie no jest jakby jedzenie non-stop jakiś kanapek i rzeczy takich na szybko, no to też nie... Lub zupa z termosu. Prawda? Albo zupa z termosu, z torebki. No to było takie, że tam też jakby nic naprawdę, nic nie było obok. A do najbliższego hotelu chyba jakieś 2 kilometry były. Tak pośrodku niczego. Mhm.
Bo to stare lotnisko. Lotnisko zawsze jest jakoś gdzieś tam oddalone. Więc jakoś tak nie, już wtedy jeszcze chyba też nie wiedziałyśmy tak do końca, na co się piszemy, bo to 48. Jakieś taka egzotyczna. Ale powiem ci, Kamil, jeszcze jedną rzecz. Jak już wróciłyśmy z tego biegu, śpimy w tym mieszkaniu wynajętym w Atenach, wstajemy rano, a Patrycji nie ma. Ona za chwilę przychodzi, taka uradowana. Ona już była w piekarni, kupiła bułeczki. To co, robimy jajecznicę? Po prostu. Nie wtedy. My byłyśmy bardziej zmęczone od niej. Naprawdę, to było niesamowite. Ale ona też mówiła po tym biegu, że nie biegła, wiadomo, no nie biegła takim tempem, jak biegnie 24-godzinny, więc no, nie była to taka intensywność i nie zmęczyła się po prostu tak bardzo, jak tym 24-godzinnym, gdzie no, znacznie szybciej biegła, tak? Jak w ogóle podchodzicie do tych rekordów, które bije Patrycja? Macie z tego jakąś satysfakcję, czy...? Nie, no zawsze jest, no to, no, to tak. Cieszycie no, to się? Nie, no niesamowite, bo to też no jakby okej, my się męczymy pod względem takim, no że to dla, no mówimy tak, jak jednak ten po prostu niespanie, że cały czas jest też taka monotonia, tam się wkrada. Mówię jakieś takie rzeczy, że trzeba być cały czas, nie wiem, no, w pogotowiu, nie można normalnie zjeść. Takie jakieś rzeczy. No, a mimo wszystko też cały czas widzimy, jak Patrycja jednak biegnie i się męczy, ile tak naprawdę się też przygotowuje do tych biegów. Bo tak jak nawet jeżeli chodzi o Bedwater, no to tam wszyscy tak się dziwili, że ona cały czas w takiej super kondycji. No ale my z drugiej strony też znając, jakby wiedząc, rozmawiając z Patrycją, jak wyglądały jej przygotowania, no to też nas to trochę nie dziwiło, że ona biegnie w takiej dobrej kondycji, bo naprawdę podeszła do tego bardzo sumiennie, jakby do przystosowania się do temperatury i do biegu, i to tak naprawdę się jakoś, no, to było widać na biegu, że tak, była przygotowana. Się konkretnie na wynik przełożyło. Tak, prawda? Więc właśnie też te rekordy, no dla nas na pewno jest to jest duża satysfakcja, no ale też jakby jest to takie fajne, że widać, że to jakby cała ta praca Patrycji wielomiesięczna też nie idzie na marne, że jakoś daje jej to procentuje. A co jeszcze tym młodym małżonkom polecicie, których faceci szaleją po górach. Co nie tam? Serwisować się nawzajem. A ja bym tak, polecała powstają. Szkolenie u dziewczyn. Bym poleciła. Mi się wydaje, że tak naprawdę to nie da się tego porównać, bo ja też raz byłam same z Anetą, biegłyśmy jako zawodniczki też te biegi takie gdzieś tam górskie, plus ja raz byłam z Patrycją w Kapadocji ją serwisować. No to nawet jak się je, jakby na taki bieg, gdzie tak naprawdę no nie da się też nigdzie tam na trasie tego zawodnika gdzieś tam zobaczyć. Widzi się go tylko na tych punktach serwisowych, gdzie też tak naprawdę rzadko kiedy ma się coś dla niego, bo tam zwykle wszystko, co chce, jest to ciężko to porównać. To są w ogóle według mnie, no nie wiem, jak ty na to myślisz, według mnie to jest zupełnie inny rodzaj serwisowania. Tak. Tam to jest chyba bardziej taki psychiczny, że chyba tak jak wszyscy zawodnicy mówią, że no zobacz gdzieś tą znajomą twarz, no to zawsze to tam jakoś tam motywuje. No i też na pewno pilnować, żeby taki delikwent nie wyleciał z punktu, nie napity no i nie najedzony. Tak, nieprzygotowany, prawda, też no, niezaopatrzony. Bo czasem to łatwo jest w ferworze walki. To rok temu miałyśmy właśnie, rok mija od Wicklow Way w Irlandii. Jak tam było? Ciężko. Było zimno. Pierwszy raz widziałam śnieg, który pada poziomo. Zdanie tam niestety, no, doszło dużo takich kwestii, że Patrycja miała z tymi oczami ten problem i to jakby było, po prostu ona się tam gubiła na tej trasie, no więc to było bardziej takie też dla nas psychiczne, no bo my się o nią tam baliśmy, no bo wiemy, że ona nie widzi, ja jestem gdzieś po środku lasu, tam też był problem z zasięgiem, bo ona miała ze sobą telefon, więc cały czas tam mogliśmy do niej dzwonić, ale no. I nadajnik GPS, prawda, mogliśmy ją też śledzić, ale no. Zasięgiem. Wtedy już my nie mieliśmy internetu, więc nie możemy jej gdzieś tam na tym trackerze namierzyć. I trudność tego biegu też właśnie polegała na tym, że nie było oznaczeń organizatora, tylko to było oznaczenie szlaku, prawda? Takiego turystycznego, ale to nie było wcale takie proste, bo tych Wicklow Way dróg jest kilka. One mają swoje odnogi i no, trzeba pilnować głównego szlaku, prawda? Był taki moment, że Patrycja się gdzieś tam zaplątała. Tak, właśnie ona się zgubiła, bo ona długo prowadziła, nagle się jakby zgubiła się. Tak naprawdę chyba tam z 5 kilometrów chyba jakoś zrobiła. W drodze powrotnej właśnie biegła bardzo dobrze. Biegła w jedną stronę i później się wracała dokładnie tą samą drogą. I ona się bardzo pogubiła biegnąc tam. Tak, i później sama mówi, że jak już znała tą trasę, jak wracała, to nie miała żadnego problemu, bo pamiętała, gdzie tam ma biec. Ale już w drodze powrotnej zaczęły się problemy z oczami, bo zacinający wiatr, deszcz ze śniegiem, prawda? W jednym miejscu zmieniliśmy soczewki na okulary. To też nie pomogło, bo ciągle miała krople wody, prawda, na tych okularach. No ale dotarła do tej mety, dotarła i... Na pewno miałam mocno jakby
motywację, tak, bo to chodziło o kwalifikację do Bedwater. No tak. I też jakby, no też to, o czym rozmawiałyśmy, że ona też miała problemy, no bo tych biegów 100-milowych tak naprawdę w Europie i w Polsce no nie ma zbyt dużo, tak? Ona zwykle jest 100 kilometrów, więc jakby też jej ten wynalazła... nie miała Patrycja dużo czasu na przebiegnięcie. Tak, nie miała, więc no, ale rzeczywiście już pod koniec... No właśnie też mówimy, że tam doszło dużo takiego stresu, że po prostu się o nią baliśmy, bo naprawdę no nie widziała, więc to też było... I też jakby każdy z nas wie, jakie to jest nieprzyjemne uczucie, jak coś nam, nie wiem, wpadnie do oka i nas cały czas drażni, więc wyobraźmy sobie, że ona biegła te tam parędziesiąt kilometrów właśnie z takim uczuciem, że cały czas, nie wiem, ma piasek wokół. Więc a słuchajcie, a jakieś konflikty z Patrycją czasem są na trasie? Nie, no właśnie to, co mówimy, że czasami, wiadomo, są jakieś takie nieporozumienia, w sensie, że coś nam na przykład powie jedno, później się okazuje, że chodziło o coś innego, ale to raczej właśnie jest takie to, co mówiłyśmy wcześniej, że to jest tak, że trzeba trochę podejść, że ta osoba w tym momencie jest najważniejsza. Jest w innym świecie troszkę. Tak, nie można tego brać personalnie, bo to... A czy to jest trochę tak, że wy przygotowujecie więcej rzeczy, niż jest to założone pierwotnie, żeby mieć coś na zapas na przykład? Że zawsze zostaje. Zawsze bo to, zostaje, zawsze. No, bo to właśnie też trochę chodzi... inne jedzenie przygotowujecie, albo macie jakieś inne ciuchy, niż było ustalone wcześniej. Wszystko jest zawsze dostosowane do warunków biegu, tak jak mówię. Zupełnie inne jedzenie było na Bedwater, a zupełnie inne na przykład na Wicklow Way, gdzie było po prostu zimno. I też była kwestia, że my tam Patrycję widzieliśmy rzadko, więc jakby ona też musiała mieć dużo jedzenia ze sobą. W momentach, gdzie szlak się przecinał z drogą asfaltową. Tak, więc to wszystko zależy od specyfiki biegu, a jedzenie zawsze mamy dużo więcej, bo też nigdy nie wiadomo, na co ona będzie miała tam ochotę, więc... W zasadzie w tej walizce, którą dziewczyny mają, prawda, to są wszystkie smaki świata. Tak, tak. Chociaż na 48-godzinnym Patrycja przyznała, że jej się bardzo chciało pączka, ale wiedziała, że tam nie ma sklepu przy tym lotnisku, więc pączków nie będzie. A to jest jakby ciężko jest to przewidzieć, bo na przykład są biegi, na których jakby, nie wiem, Patrycja przykładowo ma ochotę tylko i wyłącznie na pierogi, a na przykład na następnym biegu, gdzie właśnie wydawałoby się, że to okej, mamy dużo pierogów, bo tylko to chciałeś ostatnio, na przykład damy jej raz, a mówię, nie, że obrzydliwy, nie chcę go jeść. Więc tego też wszystko zależy od jakiegoś tam dnia, to na co akurat tam ma chęć. I to jest rzeczywiście tak, że macie taką jedną walizkę stałych rzeczy, którą uzupełniacie i wozicie ze sobą jako... To Patrycja, znaczy, w zasadzie o to dba. Znaczy, no, tak, jeżeli chodzi o jedzenie, Patrycja zawsze, no plus kupujemy jakieś tam rzeczy na miejscu. Świeże, tak, zawsze wiadomo, kola, która musi być odgazowana, bo to jest bardzo ważne. Często też ziemniaki kupujecie i gotujecie, tak, jakieś prawda? Takie, wiadomo, no, rzeczy, których tam, ale jakby zwykle o tą kwestię Patrycja zrobi sobie zapasy, czego tam będzie potrzebować zawsze przed biegiem. Robimy sobie taką małą odprawę, gdzie ona nam mówi, co gdzie jest, wiadomo, też są ważne rzeczy, jakieś tam leki, tape, no takie rzeczy, które ewentualnie mogłyby się przydać. No ale Patrycja powiedziała, że bardzo wam ufa też waszym decyzjom. Tak, tyle lata. Na biegach. No właśnie. Lata doświadczenia. Lata robią swoje. Ufa nam, ale mówiłam czasami w trakcie biegu, coś tam do nas burk, nie, ale to też jest fajne, bo na przykład my widzimy też nasze, trochę zmiany naszego podejścia, tak jak na tych pierwszych biegach właśnie zawsze się strasznie przejmowałyśmy tym, jak czegoś na przykład coś nam mówi, żebyśmy jej coś dały, bo nie możemy tego znaleźć. Później się okazuje, że znalazłyśmy to tylko, że ona nam podała inną nazwę, ale też na przykład tak z biegu na bieg też trochę my też zaczynamy mieć do tego taki dystans, no, że właśnie staramy się robić wszystko jak najlepiej, ale też jakby nie możemy się właśnie wszystkim tak przyjmować, no bo dla nas to też jakby no, nie dałybyśmy rady wtedy tych 24 godzin czy tam 48, jak w jednym przypadku wytrzymać. To też pamiętam taką historię ze Spartatlonu. Jesteśmy gdzieś pośrodku niczego, w gaju oliwnym, ciemno i Patrycja mówi tak, na następnym punkcie napiłabym się barszczu. Przeważnie te smaki to są w tej walizce, wszystko jest posegregowane smakami, prawda? Słodkie, słone, kwaśne, prawda? Żeby było łatwiej te rzeczy znajdować. No ale no wyobraź sobie, Kamil, jesteśmy w tym samochodzie w 4 osoby, bo jeszcze był z nami ojczym Patrycji Janusz, który był kierowcą. Mieliśmy taki mały czajniczek samochodowy. No i dobra, szukamy tego barszczu, szukamy. A to miał być, choć, wiesz, to chodzi tylko o to, żeby poczuć smak, tak? Żeby To był duży fail. Bo tak, okazało się, że nie mieliśmy tego barszczu takiego do rozpuszczania w torebce. Tylko był taki, który trzeba było ugotować. Ja w sumie nie wiem, dlaczego my go nie udało, jakby dlaczego on nie został ugotowany wcześniej. Bo wiesz co, bo zrobiłyśmy pomidorową. A, może tak. Była pomidorowa w termosie i nie było drugiego termosu, więc barszczyk tak na wszelki wypadek. I no wymyśliłyśmy. I w naszej inwencji stwierdziliśmy, że w sumie go tak zalejemy wrzątkiem, ten susz. Obrzydliwe. Rzeczywiście było to obrzydliwe, no bo jak on był nieugotowany. Tak. Ale stwierdziłyśmy, że skoro ma tylko poczuć smak, to może ten susz wystarczy. To się nie sprawdziło.
Ale jak już potem okazało się, ten barszczyk był, tylko był między kiślami, budyniami, prawda? Zawieruszyła się ta torebeczka. Ale taka potem... do zalania trochę, tak? Tak, tak, taki gorący kubek, natomiast wszystko w tym barszczu było ubrudzone potem w bagażniku. Tak, ale właśnie też ważne jest na przykład na takich biegach, no na pętli też w sumie, ale bardziej na przykład, nie wiem, to był Badwater czy Spartathlon, gdzie się przemieszcza z tym samochodem, żeby dobrze sobie te rzeczy, jak się ma mało czasu na przygotowanie, jednak je tam gdzieś posegregować, bo też bardzo dużo czasu na tych punktach traci się na szukanie, gdzie co jest. Szczególnie jak Patrycja ma się bardzo dużo tych rzeczy do jedzenia, różne smaki, nigdy nie wiadomo na co będzie miała ochotę, więc jakby jak się ma tego dużo, to lepiej wiedzieć, gdzie co jest. Gdzie co jest. No, na Badwater miałyście bardzo dużo miejsca w samochodzie, chociaż jeszcze z takich ciekawostek, nie, to mieliśmy, słuchaj, 6 kulerów z tym lodem i z jednym była taka bryła lodu na czarną godzinę i ona się przez te 24 godziny w tym kulerze nie rozpuściła. Tak. To było i to jakby nie sięgaliśmy po ten zapas, bo też nie wiedzieliśmy, ile nam to zajmie, chociaż też jest taka historia z Piotrkiem. Dzień przed nocujemy w hotelu i Piotrek przyniósł do naszego pokoju hotelowego łóżko, znaczy z łóżka zdjął materac, żeby Patrycja miała sama pokój i wcisnął się jeszcze do naszego pokoju i spaliśmy we czwórkę i tak leżymy wieczorem i tak mówi do nas dziewczyny, jak ona to zrobi w 30 godzin, to będzie super, nie? A my tak, co ty Piotrek? 24, my tam nie będziemy tyle siedziały, prawda? On nie wierzył nam, nie wierzył i w pewnym momencie już to było 100 mil, bo po 100 milach, nie, poczekaj, po ilu, po kiedy się ten zasięg pojawił? Jakoś chyba około 80, między 80 a 100 mil, jak już było biegu, to dopiero się zasięg jakikolwiek pojawił w tej Dolinie Śmierci, że można było cokolwiek, komukolwiek wysłać, prawda? I on tak patrzy na Patrycję, tak, nie, no ja nie wierzę, to jest maszyna, to jest maszyna po prostu. No, ona jest niesamowita. No tak, to my też wiedziałyśmy, bo Piotrek nigdy nie miał okazji obserwować Patrycji podczas biegu, więc my też jakby no znając ją i jakby też mówią, wiedząc jak ona solidnie się do tego wszystkiego przygotowuje, no to też tak potrafiliśmy ocenić. No też wiedziałyśmy jakby co tam jej się pewnie gdzieś tam marzy. Tak, no bo nie mówiła tego głośno, bo chyba się trochę bała, no ale bo wiadomo, że chciała ten rekord pobić, bo... No jasne. Jakieś tam założenia trzeba. Żeby nie musieć wracać. Właśnie, no. Żeby nie musieć wracać. Biorąc pod uwagę, że dużo łatwiej wrócić na Spartathlon niż na Badwater, no bo logistycznie i finansowo te biegi jednak się mijają. Ale jeszcze była jedna jest historia jeszcze, oprócz barszczu, przed biegiem 48-godzinnym. Dziewczyny poszły po coś jeszcze do sklepu i my z Patrycją smażymy pankejki i Patrycja zmywa coś w kuchni i nagle spod umywalki zaczyna lecieć para. Otwieramy drzwi, a tam się urwał wężyk i leci wrzątek. My na szczęście z Iwoną byłyśmy poza mieszkaniem. Na szczęście w mieszkaniu obok mieszkała taka Polka, pani Ewa, i ona nam pomogła, bo wszędzie napisy po grecku, gdzie tu zakręcić, gdzie tu wyłączyć, a w kuchni już woda po kostki, prawda? I pamiętam, jak jechałyśmy taksówką już na to lotnisko. Oczywiście taksówkarz nie mógł znaleźć tego miejsca, no bo tak, po prostu... Tak, było dziwnie, bo było tylko, że lotnisko, no a jak to lotnisko jest wielkie, nawet jak nieużywane, więc tam w ogóle też miałyśmy problem, myśleliśmy na dwie taksówki i w ogóle nie mogłyśmy trafić, a to już wiadomo, gdzie robi się nawet późno. Gdzie nawet znaleźć wjazdu nawet tak. na to lotnisko. A my tam jechałyśmy tak trochę na ostatni moment specjalnie, bo Patrycja zresztą jakby no mówiła, że nie chce tam za bardzo stać, no bo jak jeszcze 48 będzie biec, no to już nie ma potrzeby spędzania tam więcej czasu. Tak. I w tej taksówce Asia, nie, zanim jeszcze pojechałyśmy tą taksówką, Asia mówi, Pati, ale już limit pecha wykorzystałyśmy dzisiaj, to będzie już tylko lepiej. A tak myślę o jakichś takich historiach, ale to teraz mi nic nie przychodzi do głowy, bo to często jest takich sytuacyjnych, w sumie też tyle tych biegów już było. Nie. Ale też momenty są takie, że nas naprawdę łapie głupawka. Na przykład na Badwater powodem do śmiechu i żartów okazał się worek ze śmieciami, który rósł. Dziewczyny siedziały z tyłu, w tym wanie Piotrka, ja siedziałam z przodu na siedzeniu pasażera, Piotrek na siedzeniu kierowcy i między nami nagle zaczął rosnąć taki wielki worek śmieci. To po prostu... że oddzielamy się od niej górą śmieciową. No bo to są takie głupie, ale naprawdę też jakby, tak jak mówiłam, że w przypadku tych biegaczy, że oni w pewnym czasie ten mózg chyba już nie jest dotleniony i już gorzej funkcjonuje, no to u nas chyba jest podobna sytuacja, że już chodzi się do takiego, poziom żartów już jest bardzo absurdalny i też jednak zmęczenie. No właśnie, wy to się też męczycie przecież. Tak, właśnie mówię, to jest innego rodzaju zmęczenie zazwyczaj. Takie po prostu właśnie często z brakiem snu, z takiej też trochę monotonii, powtarzalnych czynności. Takiego też non stop jest taki czas oczekiwania, bo tak naprawdę przez ten cały czas na coś się czeka, aż ona przebiegnie, aż pobiegnie,
aż coś tam, więc jakby cały czas jest taki, trzeba też się wbrew pozorom bardzo skupić tak na zadaniu. No ale jakby żarty są, tak, żarty w pewnym momencie nie są zbyt lotne, niestety. A tobie, Asia, się podobało tam w ogóle na Bedwater? Bo Aneta mówiła, że mi się świetne bardzo, znaczy miejsce. Mi się bardzo podobało i mówię, że to organizacyjnie że w sumie bardzo fajnie. W sensie, tak jak mówiłam, Amerykanie dokładnie powiedzieli, czego się spodziewać i dokładnie tak było. Niczym nas nie zaskoczyli. No bo ja mam tylko takie wspomnienie, że drugi raz nie wiem, czy bym się zdecydowała na serwisowanie, bo było to bardzo męczące. Ale chyba najbardziej właśnie, jakby najgorszy był ten fakt, że jednak ten start był wieczorem i cały dzień tak naprawdę my żeśmy funkcjonowali, więc my tak naprawdę zaczynaliśmy ten bieg i już będąc zmęczonymi po całym dniu, kiedy tak naprawdę każdy z nas miał się ochotę już położyć spać, to my dopiero wtedy musieliśmy zacząć działać. Jeszcze przygody były w hotelu, nie działała klimatyzacja, nie działała lodówka, ty miałaś skorpiona pod prysznicem, więc już w ogóle... Ja tak, że wchodzę, już było tak, że no tam się każdy z nas tam prysznic przed tym startem, bo to było tak, że Piotrek zostawał w tym hotelu i my go później zgarnialiśmy po drodze, bo stwierdziliśmy, że na te pierwsze kilka godzin, no nie jesteśmy jeszcze, Patrycja będzie jeszcze w miarę świeża, więc chociażby on się wyspał, no zawsze tam dla niego to będzie trochę lepiej, on będzie prowadził, więc też musi być skupiony, żeby jakoś tam, znaczy no o wypadek z innym samochodem tam trudno, ale generalnie... No, żeby też był bardziej świeży. No i potem, że ja wchodzę. No ja w pewnym momencie... Tam, a dodam, że przede mną chyba Patrycja się kąpała, no. I Iwona, czy ja, ty. Ja. Ale Patrycja chyba też, czy nie? No nie, jakby ktoś się przede mną kąpał. Ja się przed tobą kąpał. Ja wchodzę, zasłonę pod prysznicem i patrzę, skorpion. No. W Polsce raczej się nie widuje skorpionów. Ja się drę. A ty słyszę tylko, że one się śmieją w pokoju. No ja nie mogłam od razu wyskoczyć, bo był też z nami Piotrek. Ale też jest to, że ja wychodzę i mówię, że tam jest skorpion. Oni oczywiście w śmiech. Ja mówię, naprawdę nie żartuję. Oni idą i na początku mówię, no wydawało ci się, że skorpion. Nie wydawało mi się. Później patrzą, no rzeczywiście, więc został ubity. Ale też mówimy, że... Też cztery wykształcone kobiety. Piotrek go zabił, no ewidentnie było widać, że już nie żyje. I chciał go wyrzucić na zewnątrz. A my wszyscy, nie, do kibla, bo jeszcze ożyje. Tak, tak. A my się śmieliśmy, bo myśleliśmy, że Asia odkręciła ciepłą wodę i poleciał wrzątek. Nie, miałam ale został jeszcze został obfotografowany skorpion, tak, żeby pokazać, że był skorpion. I to jeszcze była taka sytuacja, że bardzo szybko obsługa hotelu zainterweniowała, prawda? Przyjechał pan Beleksem. No bo chodzi o to, że ta klimatyzacja się tak zepsuła. Odkręcił śrubeczki w środku, wypchnął nogą tą klimatyzację, prawda? Wsadził drugą, przykręcił śrubeczki, prawda? Za chwilę Meleksem przywiózł nam lodóweczkę nową. My mówimy, że potrzebujemy większej. To za chwilę przywiózł kolejną. Mieliśmy dwie. Nie, ale generalnie klimat tego motelu był taki, jak się ogląda na jakichś takich horrorach amerykańskich. Tekturowe ściany. Tak, gdzie zaraz ma przyjść jakiś, gdzie zaraz ktoś przyjdzie nas zamordować, albo gdzie uciekinierzy się ukrywają, to tak właśnie wyglądał ten hotel. Taki typowy z wejściem na zewnątrz. No, taki... A gdzie on był w ogóle? Daleko od startu? Daleko od 80 mniej więcej kilometrów przy takich wydmach. W jakiej miejscowości? Pamiętacie? Ja nie pamiętam. Bo to chodziło o to, że on był dalej, bo właśnie jakby to, dlatego my też się przenosiliśmy, bo to było też ze względu na to, że właśnie jakby Piotrek ma zostać na noc, więc będzie dla niego lepiej, no bo ten pierwszy hotel był na tyle blisko startu, że to by w ogóle się nie opłacało. Niecałe 20 kilometrów. Tak, żebyśmy go tak naprawdę od razu zgarnęło i on by też się nie wyspał, więc jakby stąd był też ten dalszy. Co później, no jakby już nauczeni doświadczeniem, wiedzieliśmy, że to było bez sensu, bo Patrycja też się nie wyspała ze względu na to, że no musieliśmy się przenosić, plus jak my tam pojechaliśmy coś jeszcze zrobić, no to ona też się na przykład nie wyspała, bo było tak gorąco w tym pokoju, bo nie działała ta klimatyzacja, że tam nie dało się spać. Wiesz, no samo spakowanie z jednego hotelu rzeczy, przeniesienie do samochodu, potem wyniesienie tego wszystkiego, prawda, z samochodu, powkładanie do lodówek, czy trzymanie tego w kulerach, no to też był dla nas, prawda, jako ekipy jakiś tam no, wysiłek w tym upale. I potem znowu wnoszenie tego, układanie w samochodzie, jakoś tak według jakiegoś klucza, żeby dziewczyny miały to, co trzeba pod ręką, prawda. To też no jest tak jakby dla osób przemierzających się do startowania, to polecamy, że jakby, no my tam właśnie w dolinie, nie, w sumie my tam jedną noc, bo my się, już właśnie zapomniałam, tam spędziliśmy jedną noc, a później właśnie przenieśliśmy się do innego hotelu, żeby Patrycja jeszcze, no bo też żeby nie było tak, że ona jakby cały dzień jeszcze funkcjonuje i jest w samochodzie, a później startuje. Więc innym startującym polecamy kupić dwie noce i nie przenosić się nigdzie, tylko sobie wypocząć po prostu.
Bo to i dla serwisu byłoby dużo lepsze, no i w szczególności dla zawodnika. Jaki rodzaj biegów jest wasz ulubiony? Na jakie lubicie jeździć? Bo opowiadałaś, Jasia, o tym, że ten 48 to już nie, że Bedwater to już nie. Czy nie, Bedwater pod względem takim, jakby sam bieg mi się bardzo podobał. Mm-hmm. I jakby specyfika, no i w ogóle ta Dolina Śmierci. No tak. Taka egzotyka, bo to zupełnie jak na Księżycu. Trochę tak. On był po prostu bardzo męczący fizycznie, ale jakby tak wspomnienia są super. Tak, super są wspomnienia. No, 48 to już takie ze względu, bo to jest jednak pętla. Już 24 to jest dużo, ale 48 to już było. Tak naprawdę mi się, ja chyba najbardziej lubię jednak jeździć na takie biegi, gdzie jest z punktu A do punktu B. Bo pomimo tego, że jakby Spartathlon nam się średnio podobał, to on jakby pod względem takim fizycznym i dla nas, dla serwisu był chyba najprzyjemniejszy mimo wszystko. Bo na tych biegach 24-godzinnych najbardziej chyba męczące też jest to, że w nocy jest bardzo zimno. W sensie nawet jak nie jest zimno, to i tak jak się jest tak zmęczonym, to wydaje się, że niewyspanym, to wydaje się, że jest dużo zimniej, więc często jest tak, że wszyscy są mega, po prostu zakładają na siebie wszystko, co mają i męczy najbardziej ten fakt, że jest zimno. Nie można usiąść, bo jak się usiądzie, to jest jeszcze gorzej, więc tak. No ale na Spartathlonie też podsypiasz coś, prawda? Tylko w samochodzie. Tak, właśnie dlatego Spartathlon był lepszy, bo tam nawet jak było chłodno w nocy, to my mieliśmy samochód. Jakby też było tak, to były takie odcinki, że my sobie tam ustawialiśmy zawsze budzik, jak spaliśmy, no bo było pewne, że ona na pewno nie przebiegnie szybciej niż, no bo musiałaby nagle zacząć biec nie wiadomo jakim tempem. Więc jakby to, mówię, to dla serwisu było fajne i też nie było tego momentu właśnie takiego ochłodzenia, bo przez to, że mieliśmy samochód, to sobie do niego wsiadaliśmy, ogrzewanie i było super. A też śmieszne jest na przykład a propos tych biegów w ogóle, że jak czasami rozmawiamy czy z Patrycją, czy z innymi zawodnikami, no to, że na przykład mamy wrażenie, że zawodnicy i support są na dwóch różnych biegach. Czyli w zasadzie zawodnicy tak właśnie, bo jest tak, że my na przykład po jakichś tam biegach tych 24-godzinnych mamy tak naprawdę dużo lepiej znamy ten support niż tych zawodników, bo oni sobie biegają, a my spędzamy czas z tym supportem, gdzie tak naprawdę przebywając w małym namiocie przez 24 godziny, można się dosyć dobrze poznać, więc... Ale tak... sytuacja z tego roku z Albi, Milena musiała zejść z trasy, bo się przewróciła niefortunnie i to było jakoś w środku nocy, że nie było już transportu do hotelu, więc stwierdzili z mężem Bartkiem, że zostaną. Bartek, i ona chyba też chodziło chyba o to też, że ona miała już tyle nabiegane, że jakby została, to będzie i tak sklasyfikowana. To tak, też tak. Tam jakieś kilka tak. kwestii. Więc i tak zostali tam w tym namiocie do rana, żeby pierwszym transportem się zabrać do hotelu. Tak już końcówka tego biegu i Milena mówi tak, wiecie co? Wy macie tu tak fajnie, że ja w ogóle rozważę, czy nie serwisować. Tak jej się spodobało. To nas jest bardzo wesoło. Ale też jest kwestia chyba tego, że tam po prostu no, jakby to też jest taki sposób nasz na radzenie sobie jakoś z tym zmęczeniem z tym czasem, tak. I z czasem, tak, tak. Ale z tym znużeniem tak, w pewnym momencie też, trzeba, tak. Trzeba jakoś cały czas coś, jakąś akcję utrzymywać, bo inaczej to jest średnio. Dziękuję wam serdecznie za te opowieści. Mam nadzieję, że przed wami jeszcze wiele sukcesów razem z Patrycją. Wiele ciekawych przygód. Pomimo tych... niekorzystnych czasem warunków, w jakich musicie tam pracować. Ale to chyba jednak przygoda jest dla was duża. Jest, nie, no jakby każdy ten bieg mamy mnóstwo super wspomnień, tak jak mówimy gdzieś tam, że tutaj było ciężko, tam ciężko. Na żadnym z tych biegów nie jest przyjemnie, tak, bo to nie jest... Zawsze taki moment przyjdzie, że jest ciężko, ale wiesz, jak potem już wrócisz do domu, troszeczkę nabierzesz do tego wszystkiego dystansu, to patrzysz na to zupełnie inaczej i po prostu, no, przygoda za przygodą, prawda? Zresztą często już jest tak, że jak wracamy, to już... po prostu wow, to był super wyjazd i w ogóle to nam się podobało, a pamiętasz tamto i wiesz. Dziękuję wam serdecznie za opowieść. Dziękujemy. My dziękujemy. Pozdrawiam. Jak wam się słuchało tych historii? Aby mieć pełny obraz sytuacji, zapraszam serdecznie do zapoznania się z wersją na YouTube, gdzie umieściłem zdjęcia Anety Mikulskiej, która podgląda Patrycję okiem supportu. Bardzo fajne, klimatyczne foty. Serdecznie namawiam. Aby jeszcze dodatkowo wesprzeć przyszłych supporterów, postanowiłem nagrać krótki odcinek w ramach Black Hat Ultra Team, w którym usłyszycie rozmowę z moją żoną Justyną, która supportowała mnie na dwóch dużych biegach. Myślę, że usłyszycie od Justyny wiele ciekawych spostrzeżeń. Postaram się ten materiał nagrać i wypuścić szybko, w ciągu kilku dni. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam was też do wysłuchania pozostałych już ponad 35 odcinków Ultra Historii. Jeśli podoba wam się to, co robię, wspierajcie podcast w mediach społecznościowych i umieszczajcie informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Niech wieść się niesie i słuchaczy przybywa. Im więcej słuchaczy, tym większa szansa, że podcast będzie długo cieszył wasze uszy.
Możecie również wesprzeć ten podcast finansowo na patronite.pl/blackhatultra. Bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspierają 23 osoby, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Krzysztof Bednarz, Marcin Jaźwiecki, Marcin Stefaniak i Edyta Winnicka. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie, oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, montaż, transkrypcja i media społecznościowe. A autorem muzyki jest Audio Dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest? Jeśli jeszcze ktoś mnie słucha? Jesteś tu? Tak, ty. Zatrzymaj się na 25 sekund, zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Buźka?